Witajcie moi kochani. Tak, mamy kwiecień, nowy miesiąc. Z tego co słyszałam, to ma być bardzo mocny miesiąc. Tym bardziej, że mamy różne konstelacje planet. Szczególnie nasz Merkury będzie robił nam psikusy, jeśli chodzi o technikę. Kochani, pamiętajcie, aby w tym czasie nie podpisywać żadnych umów, nie kupować żadnych żadnej techniki i tak dalej. Uważajcie zawsze na te, wiecie, jeśli chodzi o umowy, na to, co jest pisane drobnym druczkiem. No oczywiście będą zaburzenia mowy. Także ja jestem ciekawa, ile razy mi się trafi znowu agnieszkowa mowa w czasie właśnie tego działania wstecznego Merkurego. Kochani, jedno co jest mocne, to mi się podoba, bo Wenus wchodzi w znak barana, a była w rybach, dlatego większość z nas było tak, wiecie, miękko wypłukana w Lenorze, czyli nie, smarkanie, wzdychanie, płakanie, emocjonalne podejście do spraw. Teraz wchodzimy w barana. To będziemy silne, mocne, ogniste i w ogóle jestem ciekawa, jak się zmieni, jaki wpływ będzie miała właśnie Wenus w baranie na nasze samopoczucie. Ale dziewczyny zbierają się do kupy, nie? Rozpalają ogień i już nie będą właśnie miękko wypłukane. Dobrze, co teraz? No to będzie oczywiście też bardzo mocny miesiąc, jeśli chodzi o karmę. Tutaj będą się pokazywały różne tematy, różne cienie, dlatego kochani, zostajemy w spokoju, obserwujemy, nie dajemy się ponieść żadnym emocjom, nie, nie, nie. A co trzeba, to będziemy grzecznie, spokojnie przerabiać. Świeczucha dzisiaj jakaś taka niespokojna. Ja sobie włączę jeszcze mój... Na wszelki wypadek jeszcze sobie oczyszczę salopantą moje miejsce pracy. Co by nam się tutaj nic nie przyplątało, nie wplątało. Zaćmienie księżyca też mamy, kochani. W przyszłym tygodniu mamy nów, także ho, ho, ho się będzie działo. Moi drodzy, ale już kończymy. 3 minuty poblablałam. Oczywiście witam wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodzinki. Witam wszystkich, którzy są od początku, od środka i od końca oczywiście. Pracujemy nad sobą, wchodzimy na wysokie wibracje. Energia Ziemi się zmienia i... Świetliści, pracownicy światła dostrajają się do energii Ziemi i w ten sposób pozwalamy ciemnym energiom odejść. Niechaj się wszelkie ciemne energie wykruszają z naszego pola energetycznego i zostaje tylko miłość i światło. Kochani, dzisiaj zobaczymy sobie, jeśli chodzi o energię na kwiecień. Warto by może było jeszcze wrócić do czytania na marzec, abyście zauważyli, czy idziecie, czy poszliście w rezonans. No ja w dużej mierze poszłam. Energie były super w sumie. Jestem ciekawa, jak tam u Was. Także kto ma ochotę, niech sobie wróci do czytania marcowego. No i będzie wiedział, czy poszedł w rezonans, czy nie. Dzisiaj sobie sprawdzimy, kochani, energię ogólną na kwiecień. Później sprawdzimy sobie pracę i finanse i na koniec sprawdzimy sobie miłość. Ok, dobrze. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania dla moich świetlistych istotek na naszym kanale. Energia główna na miesiąc kwiecień. Energia główna na kwiecień. Jakie energie stoją nam do dyspozycji? Proszę tylko i wyłącznie o czyste przekazy, drogie uniwersum. Energia główna.
Uj. Moi drodzy, mamy rycerza mieczy i mamy piątkę mieczy. No nie powiem, żebym była zachwycona tą energią ogólną, ale moi drodzy, no to może być taki, taki miesiąc, kiedy to, co przed chwilą powiedziałam, miesiąc karmiczny, miesiąc cieni. Tutaj mogą być rzeczywiście takie karuzele myśli, takie ciężkie myśli, może właśnie przerabianie jakichś tematów, zastanawianie się nad czymś, analizowanie. Uważajcie, kochani, żeby nie popaść, już się zaczyna, żeby nie popaść właśnie w jakąś ciężką energię, bo jednak no, te nasze myśli kreują naszą rzeczywistość, więc co myślę, tym jestem, co jem, tym jestem. To no, niestety to, co się dzieje w naszej głowie, ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Mamy rycerza mieczy. No ta karta wie, że rycerz mieczy to jest ktoś, kto pojawia się i znika. To jest ktoś, kto wpada, narobi zamieszania, po czym ucieka. To może być oczywiście Twoja energia, kiedy będziesz uciekać przed sytuacjami, przed jakimiś niewygodnymi ludźmi na przykład. Ja tutaj odnoszę wrażenie uciekanie przed samym sobą, czyli przed może właśnie jakimiś ciężkimi tematami, kochani. Warto się tutaj przyjrzeć, przed czym uciekam, dlaczego uciekam. Wiecie co, takie uciekanie jest zawsze spowodowane lękami. Więc może warto będzie w tym miesiącu przyjrzeć się tym swoim lękom, czego się boję, co mnie blokuje. Również i ten rycerz mieczy, jeśli mówimy o pewnej osobie w Twoim życiu, on ucieka, dlaczego ucieka? Już to kiedyś przerabialiśmy w jakimś czytaniu, że rycerz mieczy ma jakieś tematy, jak każdy z nas. I w momencie, kiedy tęsknota go pcha, więc on przychodzi, to nie znaczy, że on nie ma uczuć. On przychodzi, on narobi zamieszania znowu emocjonalnego, po czym znowu wsiada na ten swój motor, tak jak tutaj, i ucieka. Ucieka może przed nadmiarem emocji, przed tym, czego nie zna. Więc możecie mieć w tym miesiącu również z kimś takim do czynienia. A że Merkury bardzo mocno działa, chyba do 24 kwietnia, no to bardzo często to jest taka konstelacja, która mówi, ktoś z przeszłości wraca. Czyli możecie oczywiście w czasie w kwietniu odnawiać znajomości, mogą się odzywać, nie wiem, znajomości szkolne, jakieś tam eksy i tak dalej. Ja wiem, że dziewczyny zaraz będą pisać, nie, 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 tylko nie eks, proszę, nie. No jak się odezwie, no to od Was zależy, co Wy z tym zrobicie, prawda? Tak czy siak, jeśli chodzi o energię ogólną, to moi drodzy, tutaj odstawiamy wszelkie negatywne emocje. Możemy je przepracować, przyjrzeć się im, ale nie wchodźcie bardzo mocno w te ciężkie energie, te takie ciężkie myśli, destrukcyjne myśli. To wszystko odstawiamy, bo to może się wszystko pokazać. Dobra, to mamy energię ogólną. To patrzmy teraz na pracę i finanse. Co tam się wydarzy, jeśli chodzi o pracę i finanse? O, fajnie, mamy Pazia Buław. Tutaj mamy dużo impulsów takich, wiecie, taka chęć działania, ogień, pasja. Także już mi się to podoba. Z taką lekkością mamy Królową Buław, czyli znowu mamy, znam swoją wartość, wiem, kim jestem, wszędzie mnie pełno, mam ogień, mam pasję. Drugi raz buławy. No, w pracy będzie ciekawie, kochani. Co jeszcze w pracy? Ty się położyłaś oczywiście jako Królowa Buław. I mamy Wisielca, który mówi tutaj, jeśli chodzi o pracę i finanse, jeśli trzeba, daj sobie czas. Jeśli pracujesz za dużo, jeśli jest tego ognia za dużo, pamiętajcie, że można się szybciutko wypalić. I następna karta mówi, jeśli
jest tego za dużo, to pozwól sobie na pauzę, na przerwę. Odpocznij. I tutaj warto się, bo wisielec, kiedy on sobie tak wisi, i tu mamy na tej karcie, kochani, to nie jest jakieś tam przykucie kajdanami, ja tu odnoszę wrażenie, bo ona sobie tak się powiesiła na takie jakieś chuście i tak sobie wisi, ale ona w każdej chwili może się podnieść i sobie wyjść z tej pozycji wisielca, więc ja odnoszę wrażenie, że jeśli ta pauza będzie, to będzie taka dobrowolna, czyli poczuję i zrobię sobie pauzę, ale też warto się, kochani, przyjrzeć może właśnie na swoje życie zawodowe, na swoje finanse z innej perspektywy. Może warto się przyjrzeć, czy nie za bardzo się wypalam, bo jak ja właśnie patrzę na tego Pazia Buław i na Królową Buław, to są Królowa Buław przede wszystkim to jest ambitna kobieta, która pracuje, która daje z siebie wszystko. Tak jak mówię, tutaj Paź Buław to jest taka lekkość, to jest taka dziecięca wiara. I tutaj właśnie nie na darmo pokazał nam się ten wisielec, który mówi, może warto przystopować i warto dać sobie przerwę i popatrzeć, czy nie za dużo wkładam właśnie w moją pracę. Zobaczmy jeszcze na pracę i na finanse. Mamy asa kielichów, kochani. Tutaj będzie szansa dla niektórych z Was, aby robić to, co kochacie. Tutaj się otworzy szansa na to, aby w końcu właśnie... Słyszę tutaj powołanie, kochani. Nie tylko praca taka zawodowa, ale też powołanie. Niektórzy z Was dostaną szansę, aby żyć, czy robić to, co kochacie. I warto się tutaj przyjrzeć, moi drodzy, czy już nie jest czas, kiedy rzeczywiście jesteś już wypalona pracą zawodową i musisz zrobić sobie pauzę, może czas zmienić kierunek. Może czas właśnie pójść za tym, co kochacie. Ja nie mówię, że macie się zwolnić z roboty, i nie wiem, zacząć szyć kapelusze, pozdrawiam naszą Magdę, szyć kapelusze, tylko może zacznijcie sobie powolutku robić, przygotować teren, czyli oprócz pracy zawodowej, którą przystopujecie troszeczkę, zaczniecie pójść za swoją pasją i może rozwijać swoje talenty i zacząć robić to, co kochacie. Pięknie. Dobra, to teraz zobaczmy, co jeszcze, jeśli chodzi o pracę i finanse. Mamy lilię. No kochani, tu będzie zadowolenie, tu będzie równowaga, tu będzie taki wewnętrzny balans, harmonia. Także ogólnie się pokazało jako spokój w pracy, harmonia z pracownikami, z kolegami w pracy. O, no ciekawie, niektórzy z Was mają jakieś plany, bądź też dla niektórych z Was coś się szykuje, coś, co jeszcze jest niewidoczne, coś tam chodzicie z jakąś ideą, z jakimś pomysłem i teraz jest czas, aby coś się nowego urodziło, jeśli chodzi o Waszą pracę i o Wasze finanse, kochani. Następną kartą mamy kartę chmury i liska. Kochani, tutaj ta karta mówi, jeśli w Waszym życiu zawodowym pojawią się jakieś nieporozumienia, jakieś wątpliwości, to Wy bardzo mądrze rozwiniecie te, może nawet i konflikty, słuchajcie, aczkolwiek tutaj bardziej bym powiedziała o jakichś właśnie niejasnościach. Karta Lisa mówi, miej dobrego czuja, zwracaj na wszystko uwagę, co jest jeszcze zakryte, ukryte i na bieżąco
rozwiązuj te wątpliwości. Jeśli coś Ci się nie podoba, od razu czyść swoje pole. Ok. Zobaczmy jeszcze, co nam uniwersum powie na koniec. Nie wiem, dlaczego do pracy i finansów pokazał nam się nasz Wiktor. No, ale wygląda na to, że w domu macie stabilność. Także nie martwcie się. Dla niektórych z Was, jeśli chodzi o pracę i finanse, to po pierwsze, możecie rzeczywiście, niektórzy z Was mogą w miejscu pracy mieć tego swojego Wiktora. To będzie praca zespołowa, a jeszcze inni mogą w pracy rzeczywiście poznać swoją bratnią duszę w tym miesiącu. Może pojawić się właśnie mocne połączenie z bratnią duszą. I to nie znaczy, że ta bratnia dusza od razu musi mieć jakiś romantyczny, miłosny podtekst. Nie, Wy możecie po prostu znaleźć swoją bratnią duszę w formie kolegi z pracy, w formie szefa. Także tutaj i ta Wasza bratnia dusza, ta osoba, która pojawi się bądź jest w Waszym życiu zawodowym, da Wam czy daje Wam taką pełną stabilność. Wy się czujecie naprawdę stabilni przy tej osobie. Ok. To mamy pracę i finanse. A teraz zobaczmy. A nie, wiecie co? Wyciągniemy runę. Jaka runa tutaj leży na naszej pracy i finansach? Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera nas, jeśli chodzi o pracę i o finanse? I teraz, ach, dobra, I was. I słuchajcie, kochani, I was to jest również, to jest cis, to jest miłość duchowa. Mamy tutaj tego Wiktora, no i wygląda na to, że jeśli chodzi o pracę i o finanse, bardzo będą ważne tutaj te połączenia karmiczne, te połączenia duchowe. Wy w pracy możecie właśnie spotkać na swoją duchową, możecie spotkać swoją duchową rodzinę, bądź właśnie jakieś połączenie duchowe, które da Wam stabilizację, kiedy poczujecie się pewni, ponieważ znacie tą osobę nie tylko z tego wcielenia. Ok. To teraz, moi drodzy, patrzymy na miłość. Co przyniesie nam kwiecień w miłości? Co się może wydarzyć, jeśli chodzi o miłość? Ja słyszę, że mam jeszcze energię główną, tego rycerza mieczy i piątkę mieczy zaraz doczytać. Zaraz to zrobimy, ale najpierw zaglądamy w miłość. Chociaż nie, nie. Doczytamy sobie jednak tą energię ogólną. Czyli mamy tego rycerza mieczy i piątkę mieczy, to co już na początku mówiłam. Teraz zobaczmy. Ok. Dobrze, tu będzie dużo komunikacji, kochani. Może właśnie z kimś, kto właśnie pojawia się i znika, jeśli macie z takim gościem do czynienia. Tu może być ogromne zaangażowanie z jego strony. Jeśli to jest Twoja energia, to również słyszę, nie uciekniesz przed komunikacją, kochani. Ta komunikacja jest bardzo potrzebna, ponieważ ona przyniesie rozwiązania. Rozwiązania w jakiejś kwestii. I tak jak mówię, jeśli macie do czynienia z tym rycerzem mieczy, który pojawia się i znika, to tutaj karty mówią, czas już na komunikację. Nawet jeśli ona nie będzie przyjemna, może to się skończyć nawet i kłótniami, ale ta komunikacja przyniesie rozwiązanie Waszej sytuacji. Ta piątka mieczy, o co chodzi tutaj? Ach, dobra, te Twoje myśli, takie ciężkie, jeśli rzeczywiście będziesz miał jakieś kłopoty, jakieś zmartwienia, to ta karta mówi, dlatego miałam to powiedzieć, nie, miałam tak tego nie zostawiać, z kartą gwiazd przyniesie Ci jasność w Twojej sytuacji. I tutaj bardzo mocno uniwersum działa. Może rzeczywiście musisz się skonfrontować z tymi ciemnymi myślami,
żeby znaleźć rozwiązanie i otrzymać jakąś jasność. Po tym się poczujesz dobrze. I znowu mamy, słuchajcie, czyszczenie, właśnie. Wiecie co, pozwólcie sobie na to myślenie. Pozwólcie sobie na te ciężkie myśli, na to, aby to płynęło, ponieważ dzięki temu dostaniecie jakąś jasność i będziecie w stanie, właśnie jeśli chodzi o miotłę i pejcze, coś wyczyścić. Może rzeczywiście wyczyścić swoją podświadomość, wyczyścić środowisko, wyczyścić te energie, które Wam przeszkadzają. Dobra, to to też mamy. To co, kochani, zaglądamy w miłość. Nie? Jeszcze mam zobaczyć. Mam energię główną. Ach, no i dziękujemy. Kochani, energia główna to wszystko, co tu się wydarzy. Tu chodzi o komunikację, o oczyszczanie, o jasność. Przyniesie Wam obfitość. Czyli tutaj wszystko zakończy się dobrze. Czyli pozwalamy sobie właśnie na te rozmyślania, nawet jeśli to nie będą lekkie i przyjemne myśli, ale sobie pozwólcie na to, ponieważ to przyniesie jasność. Wyczyścicie swoje pola energetyczne, zrobicie porządek i wejdziecie w obfitość. No, dobrze się... Jak się kiepsko zaczęło, tak się dobrze kończy. Także zobaczcie, jak uniwersum to pięknie wyjaśnia. Dobra. Miłość. Każdy pewnie na to czeka. Dobra, przechodzimy do miłości. Co przyniesie nam kwiecień w temacie love? Mamy siódemkę kielichów. Mamy umiarkowanie. Ok. No dobra, weźmiemy. Mamy ósemkę monet. Och. Mamy siódemkę mieczy. O, mamy dwójkę buław i mamy cesarza. No dobra. Dopowiadamy. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi, kochani, o wizjach i iluzjach. Jeśli chodzi o uczucia, to może być tak, że że Twoje wizje przyniosą szczęście. Już nie muszę doczytywać. Kochani, tutaj jeśli macie wizje, dla niektórych te wizje doprowadzą Was do szczęścia. Te wizje się spełnią. O tym było też właśnie we wczorajszym czytaniu mowa, jeśli chodzi o przesłanie od aniołów, że Wasza praca zostanie wynagrodzona. Mamy miesiąc karmy, mamy rok karmy, więc kochani, tutaj Wasze wizje doprowadzą Was do szczęścia. Mogą się spełnić Wasze wizje, Wasze marzenia odnośnie miłości i to będzie wielkie szczęście. Dla innych znowu, bo to jest również karta iluzji, pęknie jakaś iluzja i Wy poczujecie szczęście, że uwolniliście się od tej iluzji, w której mogliście trwać tygodnie, miesiące, może nawet lata. Teraz mamy kartę umiarkowania. Ta karta mówi właśnie o wyważeniu serca i rozumu. Ta karta mówi o konfrontacji z cieniami, jak i ze swoimi blaskami. I w tej karcie jest to pięknie pokazane, bo to jest również karta karmy, moi drodzy. Gościu sobie siedzi w jednej ręce trzyma księżyc, w drugiej słońce. Księżyc mówi właśnie o cieniach, o tym, co jest niewidoczne. Oczywiście i o uczuciach i tęsknotach. No i słońce mówi o szczęściu, o blasku, o cieple, ale również i to jest taka karta troszeczkę takiego egoizmu. Więc tutaj wygląda na to, że będzie wyważone właśnie i te cienie, i te blaski, może ten egoizm, będzie konfrontacja z uczuciami. Tak. Z uczuciami mamy ryby, które mówią o uczuciach, o głębokich uczuciach. Ty wyważysz te uczucia. Ty się przyjrzysz swoim cieniom i ty się przyjrzysz to, co daje ci szczęście. Jakie emocje powodują u mnie ciężką energię, a jakie uczucia powodują u mnie szczęście. I tu będą te uczucia, kochani moi, wybalansowane.
Ósemka monet to jest karta cierpliwości. Zobaczymy, o co chodzi w tej cierpliwości. Jeszcze jedno. Kochani, jeszcze jedną, sorry, ale jeszcze jedną, bo mam przesłanie, ale nie do końca. Jesteś bardzo cierpliwa. Cierpliwa w stosunku do kogoś, kto się wycofał i siedzi w tej swojej wieży. Ale kochani, nawet jeśli ta osoba wycofała się i potrzebuje czasu i weszła do tej swojej wieży, bo mamy wieżę Pana i mamy statek, to powiem Wam, że tutaj się zacznie ruch. Jeśli byłaś cierpliwa i powiedziałaś, dobra gościu, to ty sobie posiedź w tej wieży jak długo chcesz, ja właściwie to my nie czekamy. No ja jestem cierpliwa, mi się nie spieszy, weź sobie czasu, ile potrzebujesz. To teraz, moi drodzy, ten przystojny pan z różą, bo on ma różę, czyli chce coś ci dać, on ruszy. I wiecie co, tutaj w tej talii Leni, ten statek, on sobie nie płynie spokojnie, tylko tu są wzburzone fale. Więc ja odnoszę wrażenie, że ten statek będzie naprawdę z turbulencjami, ponieważ gna go tęsknota, ruszy w Twoją stronę. Więc kochani, jeśli mieliście do czynienia z kimś, kto kosztował Was cholernie dużo cierpliwości, ktoś, kto się wycofał i siedział w tej swojej wieży, w kwietniu zacznie się ruch. Tutaj, bo statek to jest również proces, Wasz proces ruszy do przodu, ponieważ z Panu się zatęskniło i to mocno. Dobra. Kochani, następna karta, bo mamy siódemkę mieczy. No, to taka nasza ulubiona karta, kiedy ona mówi, wiecie co, dla niektórych z Was może się zacząć nowy rozdział. Ja ogólnie to jest karta tego, co zawsze ucieka też. Ucieka przed sobą, ucieka przed innymi. Wiecie co, ale ja tutaj tą kartę, bo ta karta też mówi, zostawiam to, co stare i idę tam, gdzie ruszam w całkiem innym kierunku. I kochani, mamy książkę, która mówi, wy rzeczywiście zostawicie jakąś sytuację w swoim życiu, jeśli chodzi o miłość i rozpoczniecie nowy rozdział. Kiedy powiecie, nie, już dosyć, ta sytuacja kosztowała mnie dużo nerwów, dużo energii, nieprzespanych nocy, ciężkich myśli, to ja w takim razie zwijam manele i on tutaj właśnie to jest tak pokazane, że idzie w stronę słońca. On zostawia to wszystko, co ciemne, co go kosztowało właśnie, jak to po niemiecku się mówi, stracił dużo piór, czyli bardzo dużo energii go kosztowała ta sytuacja. I właśnie on rusza w stronę słońca. I dlatego, kochani, ja tu odbieram bardzo mocno Waszą energię, kiedy Wy podejmiecie decyzję, że tam, gdzie jestem, w tej sytuacji, w której się znajduję odnośnie moich uczuć, ona mi już nie służy. Ona mnie kosztowała za dużo nerwów, za dużo cierpienia i ja teraz odwracam się i ruszam w stronę słońca. Nie wiem jeszcze, gdzie dotrę, ale wiem, że tam, gdzie jestem, zostać nie mogę i otwieracie nowy rozdział w swoim życiu. Kochani, mamy dwójkę buław, która mówi o tęsknotach, o czekaniu. Ja zawsze mówię, moje świetliste istotki nie czekają na nikogo. My żyjemy, my cieszymy się życiem, my się spełniamy, ale nie czekamy, aż ktoś się w końcu zdecyduje. Ale ta karta o tym mówi. Bo ta dziewucha sobie siedzi taka na tej podłodze, trzyma tą swoją jedną buławę w ręce, czyli ogólnie ona ma dwie buławy, może dokonać wyboru, ale ona trzyma tą jedną, trzyma się tej jednej buławy mocno i z tęsknotą zagląda w okno, czyli jakby kogoś wyglądała, kogoś oczekiwała. I wypadł nam lisek. Jeszcze wezmę jedną kartę. Ajajajajaj, już Wam mówię, bo mamy lisa i mamy żmijkę. Żmijka mówi o rywalce, więc kochani, dla niektórych z Was, dlatego wypadło tyle kart, żeby
żebym Wam wytłumaczyła kilka sytuacji, w których się możecie czy znajdujecie. Tutaj mamy kartę, tak jak mówię, dwójka buław, już opisałam tą kartę, że dziewucha siedzi, trzyma tą buławę i czeka na tego swojego ukochanego. Ale kochani, tutaj jeśli chodzi o Waszą sytuację, to niestety ogon lisa pokazuje na żmiję. Żmija mówi o rywalce, o toksyczności. I ta karta mówi zdecydowanie czekać na kogoś, kto albo jest w związku, istnieje osoba trzecia. I to niestety jest prawda. I ta osoba tu może być również toksyka, bo tak jak mówię, zawiłości, jakieś poplątania, coś, co jest podstępne, obślizłe, to jest taka energia, żmija no nie jest za ciekawą energią. Jeśli ta żmija przedstawia tą rywalkę, bo zazwyczaj tak jest w kartach Leni, no to może warto by się zastanowić, dziewczyny, czy warto czekać na kogoś, kto się na Was nie decyduje, kto wybrał kogoś innego. I tam przy tym kimś tkwi, no bo mamy lisa i jego ogon pokazuje właśnie w stronę rywalki, więc tam leży prawda. Tak naprawdę tutaj, jeśli czekacie na kogoś i tęsknicie i nie bierzecie pod uwagę innej opcji, czyli czepiliście się tej jednej buławy, wcale nie jest tak, jak myślicie, dziewczyny i chłopaki. No, ale wracajmy do tematu. I czepiliście się tej jednej buławy i trzymacie się jej bardzo mocno, to wiecie co, powiem Wam szczerze, że tutaj warto by się przyjrzeć sytuacji, jak długo to trwa, jakie czyny idą za tym i czy warto się trzymać właśnie tej sytuacji. Może warto czepnąć tą jedną buławą, rzucić ją w róg i powiedzieć nie, 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 ja tej nie chcę, ale jeszcze mam do wyboru inne. I może na Was czeka, ponieważ Wy tak kurczowo się trzymacie tej jednej buławy, tego jednego swojego ukochanego czy ukochanej, który no niestety nie potrafi się do końca zdecydować, bo jest tam ta rywalka i może, nie wiem, bardzo ładnie mu pierze skarpetki i slipki i dlatego on se tam siedzi, bo jest cieplutko, milutko, bo nie wiem, dobrze robi naleśniki. Miejmy nadzieję, że na tym nie będę mówiła już innych przykładów, to może warto czepnąć tą buławą i otworzyć się na coś nowego. Pamiętajcie, kochani, nie liczą się słowa, liczą się czyny. Okej. To zostawię to tak. I ostatnią kartą, moi drodzy, mamy cesarza. Cesarz to jest ten, co wszystko ma. To jest też ktoś, kto umie bardzo dobrze siebie kontrolować, trzymać się pod kontrolą, jak i kontrolować innych. No cesarz pociąga za sznurki. Cesarz ma ogromne ego. No i z taką osobą możecie mieć do czynienia. To również, ja mówię tutaj i do singli oczywiście. Także single niech biorą też właśnie poprawkę na to czytanie. To jest również i dla Was odnośnie tych Waszych wizji szczęśliwych. Wyważenie właśnie tutaj z kartą umiarkowania swoich uczuć. No tutaj ta karta cierpliwości i z tym panem, który ruszy w Waszą stronę podobnie jak z tym, co ucieka. To będzie dla tych, którzy już tam kogoś mają, ale cesarz może się również pojawić w życiu singli, albo też niektórzy z Was mają do czynienia z cesarzem. Także cesarz, no to jest ego. I zobaczymy, co ten cesarz ma do zaoferowania. Co on nam przyniesie, co chce nam powiedzieć. Cesarz ruszy mocno w Waszą stronę. Tu będzie dużo ruchu, kochani. Pojawi się właśnie ten taki facet, nie? Mocny, stabilny i tu będzie ruch. A karta jeźdźca, to są wiadomości również, będzie wymiana wiadomości, będzie ruch, no i też to jest taka karta ognista, wiecie, o co chodzi. Może być ciekawie. Co jeszcze? Dla tych, co już mają takiego cesarza, to może być ktoś spod znaku ognia, szczególnie barana, ale niekoniecznie tu chodzi o energię. To może być tak, że po transformacji z tym cesarzem, i teraz uważajcie,
jeśli on gdzieś tam transformował i była jakaś tam cisza, zastój, stagnacja, to kochani, on ruszy w waszą stronę z piździąkami. Tu mamy dwie obrączki. Całkiem możliwe, że niektórzy z was dostaną, bo zostaną poproszeni o rękę. Przynajmniej będzie zaproponowany stały związek i jak sobie tego życzycie, to ja też wam tego życzę z całego serca. Więc tutaj może być rzeczywiście bardzo ciekawie. Koniecznie mi napiszcie w komentarzach, co tam się u was wydarzyło, a może się wydarzyć. Dobra, to zobaczmy jeszcze, co nam uniwersum dopowie do tych energii miłości na kwiecień. O, uniwersum mówi: Agnieszka, bardzo dobrze przeczytałaś te karty. Dokładnie to chcieliśmy przesłać, to chcieliśmy powiedzieć. O, no i teraz słuchajcie. To jest to, co powiedziałam na samym początku. W tym miesiącu działa karma. I teraz muszę powiedzieć jedno zdanie. Niektórzy z was trwali w iluzji, niektórzy z was bujali w obłokach i teraz uniwersum mówi koniec. Ja wam powiem, jakie impulsy cały czas za mną chodzą. Że w tym momencie, ja to wczoraj rozmawiałam z kilkoma dziewczynami z naszego kolektywu, ja bardzo mocno odczuwam taką energię, uniwersum już nie może na to patrzeć. Czyli na zasadzie, słuchajcie, myśmy dali, wy macie wolną wolę, daliśmy wam wolną rękę, robicie co chcecie, jeśli chodzi o waszą karmę, o wasze plany dusz. Ale teraz, ponieważ, jeszcze wezmę jedną kartę, ponieważ się wleczecie jak ten ślimor, to my bierzemy sprawy w swoje ręce. My wam pomożemy wypełnić plan waszych dusz. I kochani moi, właśnie tutaj mamy z kartą Lorda, czyli nic nie zatrzyma światła. Ja wam powiem tak, tutaj uniwersum mówi, ok, wam nieprędko do realizacji planu waszych dusz, to my musimy wam trochę pomóc. Naprowadzimy was na ścieżkę. I powiem wam tak, to co ma być rozłączone, co wy przeciągacie, to będzie rozwiązane, a co do was należy, to do was przyjdzie. I tutaj będzie was popychać uniwersum, jeśli jesteście w strefie komfortu, bo mąż, bo dzieci, bo kredyty i wiecie, że to nie jest to, bo na przykład, nie wiem, tkwicie w toksycznych relacjach, to tutaj uniwersum tak pięknie zadziała, że wy będziecie zmuszeni wyjść z tej relacji. Ja nie mówię, że oni będą ingerować w waszą energię, ale będą organizować pewne sytuacje, kiedy was naprowadzą na to, że to już czas to zakończyć. Jeśli chodzi o związki karmiczne również, bo to mógł być na przykład, wypełniliście tutaj właśnie jakąś karmę, i czas ruszyć w innym kierunku. I jeśli ktoś na przykład nie słuchał w procesach bratnich dusz, nie słuchał swojej duszy, tylko kierował się ego, to ego będzie obalone, będzie, że tak powiem, przygniecione do ziemi i wtedy otworzy się na nowo dusza i wtedy ludzie pójdą za głosem duszy, będą musieli, powiem tak. Tak jak mówię, to jest trochę takie, nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi, bo z jednej strony mówię, uniwersum się przygląda, oni mówią, ty masz wolną wolę i ty podejmujesz decyzję. Ale jeśli uniwersum widzi, że nie idziesz za planem swojej duszy, że nie to sobie zaplanowałeś, no to będą organizować różne okoliczności, aby ten proces dalej ruszył. I kochani, tutaj nastąpią pozytywne zmiany. Tutaj mamy boćka, ja bardzo kocham te karty w Leni, boćki, ja kocham boćki, a boćki zawsze wracają do gniazda, więc to, co powiedziałam, co komu pisane, jeśli ktoś jest wam pisany, to się z nim zejdziecie, jeśli nie, to się wasze drogi rozejdą. I tutaj właśnie tą kartą siedmiu mieczy, kiedy mówicie, ok, dosyć, kiedy wychodzę z iluzji i ruszam w
innym kierunku. Kiedy z kartą umiarkowanie wybalansuję serce i rozum, przyjrzę się moim cieniom i ruszę w stronę słońca. Wyczyszczę to, co mam wyczyścić. Wychodzę z iluzji. Bóg siedzi za sterem i prowadzi mnie do pozytywnych zmian. Czyli tu jest bardzo ważne, moi drodzy, zaufanie w plan waszych dusz, jak również zaufanie w Boga. Pozwalamy im siebie prowadzić. Dobrze. To co, kochani? Bierzemy jeszcze runę. I wiecie co? No padłabym, jakby nam wyszła Otala, bo Otala właśnie mówi o tym, że co ma być złączone, to się złączy. Ja tutaj typuję i teraz wy macie chwilę, ja albo Turisas nam wyjdzie, albo nam wyjdzie Tiwas, albo nam wyjdzie Otala. Ja na te trzy runy tutaj stawiam, ale możemy się zdziwić. Także teraz wy macie chwilkę, aby przemyśleć, jaką runę wy tutaj odczuwacie, a ja już wyciągam. Macie? Mamy Wunio. Na początku myślałam, że to jest Turisas, ale mamy Wunio. Wunio mówi o radości. Tutaj czeka na was miłość i radość. Tutaj mamy zapach, tutaj mamy woń. Z tą wiosną, kochani, zacznie się nowy etap w waszym życiu. Tu będzie radość. Jeszcze wyciągnę z Feniksa jedną kartę, proszę. Co nam orakel karty powiedzą? Powiem wam, ja bym mogła dzisiaj to czytanie robić dalej i dalej, bo ja czuję tutaj taką, jakby to powiedzieć, taką łagodność. Wiecie, taką równowagę, taką płynącą energię, bez jakichś takich, wiecie, turbulencji. I mamy ratownika. Kochani, ja z tą kartą odnoszę wrażenie, że wy jesteście chronieni. Tutaj uniwersum jest waszym ratunkiem. Oni was chronią i tutaj się nic nie może złego wydarzyć. Pięknie. To co, moi drodzy, jeszcze dawno nie robiliśmy. Znaki zodiaku, cyferki. Jakie znaki, jakie cyfry rezonują z tym czytaniem? Kogo, jakie znaki zodiaku wspiera? Mocno góra, słuchajcie, mamy dwunastkę. Teraz się coś zakończy, coś znajdzie, dotrze do mety, słyszę. Mamy piątkę, 5 dni, 5 tygodni. Tutaj z dwunastką oczywiście 12 dni, 12 tygodni, tu się może coś szybko wydarzyć. Mamy rybki, 12 tygodni, 12 miesięcy, dwunastka ma duże znaczenie. Tutaj, jeśli urodziłeś się 12, jeśli jesteś numerologiczną 12, jeśli masz 12, nie wiem, mieszkasz pod 12, w rejestracji auta masz 12, mamy 7, 7 dni, 7 tygodni, mamy szczelca 9, mamy byka 2, i weźmy jeszcze jedną kartę i mamy lwa, 5. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jestem ciekawa, jak odebraliście to czytanie. Ja mówię, ja tu czuję taką harmonię. To jest bardzo harmonijne czytanie, które daje wiele impulsów, wiele rzeczy do zastanowienia, ale też przyniesie ten kwiecień nam dużo niespodzianek. Wierzcie mi, ja to czuję. Każda komórka mojego ciała mi to mówi. No i ci na górze też. Dobrze, moi drodzy, to życzę wam przepięknego kwietnia. Chciałam wam zarobić psikusa, chciałam was nakłamać dzisiaj, że to moje ostatnie czytanie, ale nie będę źle manifestować i stwierdziłam, że to głupota, więc zostawię. No i co? I powiem pewnie do jutra.
Może jeszcze później z czymś tam skoczę wieczorem. Także moi kochani, buziaczki, do zobaczenia, do usłyszenia. Mua!